Tak, ślepa wyleweczka została wykonana. Myślę, że na jakieś dwa dobre wina u pani Krysi żeśmy zarobili za to. Myślę, że jak powiem 50 zł, to nie za dużo będzie. No to jest ślepa wyleweczka, ale jest wypoziomowana, wszystko ładnie. Tam jest jeszcze druga wyleweczka. W łazience jest trzecia wyleweczka. Także jak panna Krysia przyjdzie, to ja prosto z mostu powiem jej, że 50 zł to nie za dużo, chyba że będzie się targowała, no to tam opuszczę 10 zł. A tak że na dwóch, no to po 25 zł to myślę, że to nie jest wcale dużo. No, ale to jeszcze było betoniarką mieszane, o tu stoi. Także o, tu jeszcze pokażę te drugie wyleweczki, tylko jest ciemno. Tu, tam jest jeszcze łazieneczka, też jest zrobiona wyleweczka. Tak to właśnie wygląda. Z własnymi siłami można sobie tanio zrobić wylewkę. Po co przepłacać za jakieś tam agregaty, nieagregaty, betony, jak można wykonać samemu i wyćwiczyć tężyznę fizyczną, mięśnie, a po zimie to i organizm i sadełko to trochę urosło i warto by tego spalić trochę. Także o, idzie pani Krysia, ja wyłączam, no i mówię, że 50 zł i finito. Na dwóch to jest w sam raz 50 zł za te trzy wyleweczki.